Ruch numer 451. Podobna sytuacja jak wcześniejsza. W sprawie zmian w komunikacji kamerowej w dzielnicach 1, 7, 8, 9, 11 i 13. No i tutaj nie wiem, czy czytać wszystko, czy Państwo już wiedzą, czytałem sobie. Po prostu to są linie kamerowe, które przebiegają przez części dzielnic, prawda? I posłuchaj tych wszystkich dzielnic chcieliśmy w jednej, że powiem, uchwale zrobić uchwałę, to została już uchwała na większości tych dzielnic, żeby po prostu jednym głosem wypowiedzieć się w tej sprawie. Ja Państwa ma pytanie, Pan Filip, proszę. Chciałem prosić o rozwinięcie skrótu NGT6. No to jest bombardier. Czy wszyscy Państwo przeczytali uzasadnienie, nie mają żadnych uwag, że coś jest politycznie źle? Proszę bardzo. Mam jedną uwagę, bo większość pasowych w linii 6 napełniają linie aglomeracyjne, a w niedzielę po 20 praktycznie żadne kursy z linii aglomeracyjnych nasowanych nie przyjeżdżają. W tym momencie tramwaj 6 nie jeździ w niedzielę, jeździ w sobotę do godziny 18. Jedyną możliwością, żeby go puścili w niedzielę, żeby było połączenie Salwatora z Kazimierzem i z okolicy Skurwanowe, to jest obcięcie kursu w tygodniu po 20, gdyż tam nie jeździ dużo ludzi. I po prostu zostaje dwójka, jedynka jeżdżąca, jedynka za 10 minut, dwójka to dość często. Jest większa możliwość w tygodniu przesiadki na tramwaje niż w niedzielę. No po prostu, że Ziki ma określoną pulę pieniędzy na komunikację, więc nie da tam dodatkowych. Więc liczba kursów obciętych w tygodniu to jest dokładnie liczba kursów dołożonych w sobotę do 20 i w niedzielę od godziny tam 20 do godziny 20. A kombinowanie pytanie? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, że uchwała została przyjęta.